Ja bym to nie nazwał sztuczną inteligencją, bym to nazwał bardziej sztucznym mózgiem. Bo ta sztuczna inteligencja jest robiona na wzór właśnie tego naszego mózgu, tak? Sieci neuronowe i temu podobne rzeczy. Ja nie będę o tym mówił, bo to jest naprawdę taka duża chmura, którą by trzeba było przebrnąć. Nie damy rady dzisiaj. Zresztą ja też nie czuję się na siłach, żeby tłumaczyć takich rzeczy. Dopiero jestem w fazie eksperymentów, tak jak tutaj jest. Tytuł wystawy. Mogę powiedzieć o tym, jak rozmawiać z tą sztuczną inteligencją, odpowiedzieć powiedzmy parę rzeczy, bo uważam, że część z Was już na pewno próbowała. Wszyscy na pewno, żeście się z tym spotkali, bo to nawet nie wiecie o tym. Wszystkie call centery i różne inne takie rzeczy to już są boty, które gadają za nas, tak? Ja za chwilę też wystawię tutaj takie dwa głośniczki, gdzie będzie czytany tekst, który jest tutaj, można sobie go pobrać. To jest, co to jest sztuczna inteligencja a sztuka i sztuczna inteligencja a malarstwo. Piętro wyżej są też teksty napisane przez czata GPT. Teksty mówiące o tym, że kazałem mu napisać słowa do piosenki, do wiersza, według różnych autorów o sztucznej inteligencji. I tam można sobie też pobrać te teksty, zobaczyć, jest 14 wersji, 14 różnych autorów i każdy z tych, pierwsze ogólnie pod tym. I każdy z nich niby na ten sam temat, ale inaczej tłumaczy, z tym, że tutaj jest jedna uwaga. ChatGPT, tak samo jak wszystkie różne inne sztuczna inteligencja rozumie wszystko w języku angielskim. I teraz, jeżeli my mu każemy na przykład napisać tekst, powiedzmy, według pana Tadeusza, to już nie będziemy mieli 13 złosłowca, bo on to napisał w języku angielskim, później tłumacząc na język polski, to już się tak trochę rozjeżdża, tak? No ale można coś z tego wyciągnąć. No, to jest to, co jest do oglądania. Aha, na dole tutaj jeszcze jest taka jedna kartka, gdzie są takie przykładowe prompty, czyli teksty, które się pisze na komputerze, przy pomocy których robi się takie różne obrazki. Z tym, że żaden z tych tekstów nie jest tekstem z tego obrazka. To jest przykładowy jakiś wzięty, pierwszy lepszy z internetu. Patrzyłem na zasadzie, czym więcej, tym lepiej, tak? Natomiast tam są, ja już nawet zakłócałem takie błędy duże, więc nie sugerować się tym.